Witamy wszystkich hodowców i hodowczynie. Dzisiaj zaszczycił nas swoją obecnością Wiktor Pigobok. Jesteśmy na hodowli tandemu Wiśniewski Zając. Chcielibyśmy pokrótce pokazać, jak to u nas wygląda. Myślę, że może pałacy tutaj jakiś nie ma, ale są rozwiązania, które może niektórym hodowcom się spodobają. Miłego oglądania. Pozdrawiam. Jedno pytanie, póki jeszcze przejdziemy do gamników rozpłodowych, które są w waszym tle. A wasze wyniki to są wyniki, które teraz przez 2 lata zdobywacie na tle oddziału, no i okręgu, ale przede wszystkim wyniki, które was motywują jako na wspólnych gojemnikach do rywalizacji, bo jesteście graczami na wspólnych gojemnikach w całej Europie, tak? Latamy w oddziale Zielona Góra. Przez 2 lata ostatnio udało nam się gojębiami młodymi typowanymi zrobić mistrza. Na wspólnych gojemnikach raz lepiej, raz gorzej, ale jako jedni z nielicznych 2 razy wygraliśmy wspólny gojemnik w Polsce, 2 razy mieliśmy drugi konkurs w finałach. W tym roku 7 lotnik na przykład na Giewoncie, z dodatkowego lotu 520 ten gołąb. Algawre 265, czyli w tej puli nagradzanej, w Pabianicach wygrał z 15-minutowym wyprzedzeniem gołąb. Także no jakoś tak powolutku staramy się z tego rozpłodu. To są dopiero krótkie lata. Są początki takie, bo są gołębie Tomka, które były wcześniej, są moje, które tutaj przywiozłem gołębie i to wszystko próbujemy zegrać do... I zaczniemy. Walczyć ostro. Tutaj tylko to, co ja dodam, to jest to, że może nie każdy zna Dariusza Zająca w Polsce, ale to jest lokalny przedsiębiorca, który po prostu ma ogromną firmę tutaj budującą drogi, tak? Tak, tak, buduje drogi. Ja wiem, czy ogromną. Przedsiębiorca. Dariusz ma po prostu pasję gołębi i po prostu chcemy tutaj kilka rzeczy pokazać. A czy to będzie rozwiązanie dla kogoś, to już musicie wyciągnąć z materiałów i przechodzimy do prezentacji tego gojemnika już rozpłodowego. Znajdujemy się teraz w gojemnikach rozpłodowych spółki Wiśniewski Zając. Tutaj mamy według naszej oceny jeden z najlepszych gołębi, jakie mamy u siebie w hodowli. Tutaj w ręku akurat prezentujemy gołąbka Gino Tikue, wnuka tego Prince. Gołąb odkupiony ze wspólnego gołębnika. Na etapach testów pokładamy duże nadzieje. Co z tego wyjdzie, zobaczymy. W budowie, według mojej takiej wiedzy, bardzo fajny gołąbek. Posiadamy gołębie od czołowych hodowców z Europy, jak i z Polski. Tu z Polski bardzo blisko współpracujemy z Robertem Zgudem z Głogowa, ze Zbyszkiem Oleksiakiem, Andrzejem Cimałą, z Jarkiem Dziankowskim, także no, tych gołąbków mamy tutaj dosyć dużo. Wymieniamy się na gołębie oczywiście też z moim kuzynem, z Jarkiem Wierzbickim. Wydaje się, że w dobrym kierunku idziemy. W Polsce 2 razy już wygraliśmy finały wspólnych gojemników. 2 razy mieliśmy drugiego gołębia w finałach. W tym roku też dosyć fajnie poleciały wspólne gołębniki i w Polsce, i na zachodzie. 2 rok rzędu wygraliśmy gołębiami młodymi w typach w oddziale. Także jest się czym pochwalić. Ale wracając może do takiego tego podstawowego pytania właśnie gojemnika rozpłodowego, to jeszcze bym dopytał. Wy ze Zbyszkiem Oleksiakiem macie bardzo dobre relacje, w sensie bardzo się dobrze przyjaźnicie, no i współpracujecie pod kątem gołębi, tak? No tak, tutaj ze Zbyszką od wielu lat się przyjaźnimy, jego gołębie bardzo fajnie wspomagają tutaj te nasze poczynania, jak i na wspólnych gołębnikach, tak i w oddziale. Wydaje się, że właśnie na zasadzie takiej przyjaźni, doradztwa, tak samo mówię, Roberta Gołębie Zguda, no jest to trochę prościej niż jechać 1000 km i nie wiadomo, co się przywiezie. Tak? Dokładnie. Wracając do gołębi, to wasz gołębnik rozpłodowy, jest to gołębnik tutaj właśnie skonstruowany z takich 4 boksów. 4 boksów i na dole jeszcze są pomieszczenia, też 3 boksy. I każda para po prostu siedzi w tym jednym boksie, znaczy powiedzmy inaczej. W jednym boksie siedzą około 3-4 pary, tak? Tak, do momentu zniesienia jajek gołębie są pozamykane, także jest ta pewność i gwarancja, że są to z tych gołębi, które chcemy, żeby nie było przypadkowości jakiejś. Po zniesieniu jajek puszczamy gołębie i wtedy
sobie już chodzą po całym przydziale. Natomiast ta pewność, gwarancja jak gdyby jest. Nie? Tutaj kolejnym gołąbkiem jest taki 6614, odkupiliśmy go ze wspólnego gołębnika, to jest nasz gołąbek, który na WG Rimini w tamtym roku w finale siadł 7 i został 8 masem. I w sumie dobrze się stało, że go odkupiliśmy, bo dziecko po nim w tym roku na Algarve w Portugalii z finału siadło w tej pierwszej 300 nagradzanych gołębi. Był 265 chyba. Drugie dziecko z niego siadło nam pierwsze w finale na WG Pabianice. Co ciekawostką taką jest, z 15-minutowym wyprzedzeniem nad resztą gołębi na wspólnym gołębniku. Tamten wspólny gołębnik latał razem z oddziałem. W oddziale ten gołąb był chyba 31. Natomiast na wspólnym gołębniku siadł pierwszy i 15 minut wyprzedził pozostałe gołębie. Także wydaje się pełen sukces. Dobrze, żeśmy go odkupili. Bardzo fajny gołąbek. Tutaj ciężko by było nie wspomnieć o gołąbku 3020, który jest w albumie u nas. Jest to gołąbek oryginalny od Andrzeja Cimały, po którym mamy jedne z najlepszych gołębi młodych, które u nas są. Bardzo fajnie latają czołowo. Takie pewne gołębie. Super, super para, którą mamy. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Teraz niedawno udało się jeszcze odkupić brata jego, tego gołębia. I cała plejada takich gwiazd, które pierwsze konkursy na oddział potrafią zrobić właśnie z tego gołąbka pochodzą. To są dwa bracia. Trzymaj tego. A to jest brat jego. Także tutaj bardzo, bardzo liczymy na te gołębie w przyszłym sezonie. I trzeba podkreślić, że bardzo dużo nam pomagają one w tych lotach gołębi młodych. Często typujemy te gołębie. I to pewne, się u nas sprawdza. Pewne gołębie. No tu chcieliśmy pokazywać w tej chwili wloty, które wykonywał wspólnik mój sam. Oczywiście są to wzory wzorowane na belgijskich wlotach. Natomiast jak każdy z hodowców wie, są to drogie rzeczy. A że wspólnik ma złote rączki i pomysły, zrobił sam i wydaje mi się, że wcale nie są gorsze od tych belgijskich. Nam się one fajnie sprawdzają. Wszyscy, którzy nas odwiedzają, mówią, że to jest kapitalne rozwiązanie, jeżeli chodzi o taki gołębnik strychowy, duży, bo to na stodole mamy te gołębniki, powierzchnia jest bardzo duża. Może Tomek pokaż, jak to funkcjonuje. Rozsuwamy gołębie, tędy wlatują, tu oczywiście jest pleksa, jeszcze ja pokażę, bo to jest pozdejmowane teraz antena. Wtedy pleksy zakładamy i one w ten sposób mniej więcej wskakują po przodu czterema. Tak. I jest wtedy najlepszy numer, bo one wszystkie siadają po prostu na tą dechę, nie? Tutaj że potrafi po kilkanaście gołębi to wszystko na raz i po prostu daje i się odbija. Ja bym chciał mi teraz zasunąć właśnie. Ale no, chciałem pokazać jeszcze tutaj ciekawostkę taką, że jeżeli z treningu gołębie przychodzą w jakiś spóźniony czy coś, to oczywiście też możemy podnieść. Jak pada deszcz też. I on sobie wtedy wchodzi tutaj, nie musi być cała ta otworzona. Moim zdaniem, koledzy, nie trzeba zawsze wydawać dużych pieniędzy. Można samemu wiele rzeczy porobić. Jest to taniej. I też jest fajna satysfakcja, że samemu się to zrobiło. No, i nie wydało się tyle pieniędzy. Dokładnie, czyli prostotą też można odnieść jakiś sukces. Tak jak w gołębiach, tak? Tak jest, tak się wydaje. Dokładnie, a i tutaj widzę na lewo macie gołębie młode, tak? Jeszcze są młode. To są młode, przylotowane, to jest ten zespół gołębi tutaj, które zdobył dla nas mistrza oddziału. Tak jak widać, no gołębie jeszcze są w fazie pierzenia. Za kilka dni dopiero będą rozdzielane, nie? Dariusz, ty jakbyś mógł powiedzieć hodowcom, jaką uwagę przywiązujecie do gołębi młodych? Dużą, małą, średnią? Staramy się do gołębi młodych dużą wagę, dużo poświęcamy czasu, dużo wymagamy od gołębi młodych. Interesują nas właśnie to, żeby jak najwięcej pierwszych konkursów. Im dalej, czyli przy końcu lotów, żeby one przyspieszały jeszcze,
Często dajemy gołębie na takie jakieś loty ekstremalne, tak jak u nas było Minden 2 lata temu, bardzo ciężkie, takie katastrofalne, tam złapaliśmy 8 serię z tego lotu. No lubimy, jak gołąb coś pokaże od siebie, nie? Czyli młody jak przyleci 500-kę jedną czy drugą, to już jest super. No i roczny też musi walczyć o miejsce w gołębniku. Sezon był ciężki też, nie? No tak. Młody gołębi to było po prostu ciężko, no ale udało się. Oby się tak udawało co roku. Będzie dobrze. 2 lata z rzędu to jeszcze raz i będzie fart. Tak. Tu w dalszej części mamy przedział dla wdów. Tak u nas samiczki siedzą, wdowy. Oczywiście tu mamy na ścianach jeszcze kraty, które możemy poprzymykać, jak za bardzo one by chciały nam tu się parować. Wszystkie te są przesuwne, także sobie tutaj mamy. W dalszej części są drzwi, którymi jak gdyby odgradzamy wdowce. Oczywiście mamy też tu jakieś tam radio włączone. One się nie widzą, nie słyszą te gołąbki. I tak to wygląda. Korytarzem później przechodzą do gołębników lotowych. Samców wylot mają i wlot osobny. Także nie widzą się przy oblotach, nie ma takiej potrzeby. Moim zdaniem rozwiązanie bardzo praktyczne i proste takie. Żeby nie udziwniać sobie. Spośród tych samic, które tu siedzą, która taka najlepsza? Asica? No jest tu ich kilka tych samic, ale teraz zastanawiamy się nad jedną samicą 599, tą na górze czerwoną, która super nam też latała. Najprawdopodobniej ją przeniesiemy do rozpłodu w tym roku. Pomimo tego, że jest jeszcze młoda, ale z tej rodziny i jej siostry, bracia super latają. Ona też sama super lata. Był tu kolega Robert, który nas namawia do tego, żeby jednak ją sobie zostawić, bo daje też fantastyczne potomstwo, które potrafi pierwsze dyplomy robić. Wydaje się, że może to nie głupie, bo nieraz człowiek zrobi tysiące kilometrów, nic lepszego do domu nie przywiezie. Robert Złot, super gracz, no ale przede wszystkim też przyjaciel tych gołębników waszych, no i przyjaciel powiedzmy w rodzinie, tak? Tak, 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 bo przyjaźnimy się. Bardzo dobry kolega. Bardzo dobry kolega. Wymieniamy się poglądami, jakimiś radami. No a zawsze lepiej uczyć się od najlepszych. No, Robert, wicemistrz Polski WA. Bardzo gratulujemy. Życzymy olimpijczyka. Myślę, że przy tym nastawieniu Roberta, tej ciężkiej pracy. Jest to możliwe. Jest to możliwe w najbliższym czasie. Także zobaczymy. No. Znajdujemy się w przedziale wdowców. Tutaj akurat mamy gołąbka. Tomek ma od Roberta Zguda. Gołąbka z jednej strony jest to z Werkamenów, a z drugiej strony z Kopmana, o ile się nie mylę. Bardzo fajny gołąbek, fajnie u nas latał. Całkiem inny gołąb jest, po prostu w budowie we wszystkim jest całkiem inny, bardzo fajny gołąb i bardzo fajnie lata. No i one takie upierzenia mają fajne, te robertowe gołębie. A tutaj mamy taką ciekawostkę przyrodniczą. Gołąbek takiej barwy, powiedziałbym, jak opal. Gołąbek, który jako młody był w tej drużynie mistrzowskiej naszej. Jako roczny, na 4 wkładania miał chyba 3 konkursy i wracając z 4 lotu Jaszczur zaatakował go Jaszczur. Myśleliśmy, że go zabrał. Po godzinie go wrócił, rozdarty. Zobaczymy w przyszłym roku, pierwsze treningi, loty pokażą, czy będzie na tyle psychicznie mocny, żeby walczyć dalej. Ale to wszystko przed nim. Dokładnie tyle. Krótki film, krótka realizacja po prostu z hodowli team, czy jak to nazwać teraz, bo już dupia. Team zając. Można team zając nazwać, można wiśniewski zając, tutaj się nikt na nic nie obraża. Razem trzymamy, razem lotujemy, tutaj nie ma żadnych problemów, tak jak niektórzy sobie wyobrażają, że są jakieś problemy, u nas nie ma takich problemów, każdy ma jakieś swoje zajęcia.
Tak, wszystko robimy tak jak musimy, każdy swoje i... Zadowoleni rodzinnie, też się bardzo przyjaźnimy, nie tylko gołębie, także to wszystko... Jak to by powiedzieć w skrócie, plus i minus musi dawać energię. Więc... Tak jest. No, tak jest. Motywacja. Motywacja. Dokładnie. Dobry lot, hodowcy, i pozdrawiamy. Pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam wszystkich.